widzę, że coraz bardziej nie podobają się wam filmiki. Mało wyświetleń. Nawet już nie zacząłem, a już się wypaliłem. Od teraz będą same epickie filmiki i odcinki na tym kanale. A dzisiaj poświęcimy czas i spróbujemy przedostać się do nowego obozu, a także wcześniej zdobyć jakąś chatę w starym obozie. Więc zaczynajmy od teraz. Jak w ostatnim odcinku mówiłem, że pomiędzy odcinkami zrobię trochę mieczy, to zrobiłem w sumie nawet 4 czy 5, bo nie chciało mi się aż tyle robić. Jeden sobie zostawiłem, jak na razie nie możemy go założyć, bo mamy za mało siły w łapach, ale jak na razie udało mi się zdobyć taką oto chatę. Tamten jakiś gość mi powiedział, że mogę sobie ją zająć. W skrzyni mamy cokolwiek? Nic. Właśnie nic nie mamy. I to jest problem. A w drugiej? Też nic. Jedynie co mamy to ten kawałek szynki na tym stole. Jedynie tylko to nam zostało. Dobrze. I jak mówiłem na początku filmiku, dzisiaj spróbujemy dostać się do nowego obozu. Pogadajmy. Dobrze. Tam był jakiś cwaniak z nowego obozu. Nie ten, który nam skopał dupsko, bo ten chyba nie chce z nami już w ogóle gadać. Ale tamten, który nam oferował jakąś ofertę sprzedaży. Dobrze. On chyba był, tak jak pamiętam, przy tym właśnie nowym, znaczy, nie wiem, nowym, drugim wejściu. Dobra, Mordrag. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. No dobra, nic nie ma. No dobra, on nam nie pomoże dostać się do nowego obozu. I jakoś spróbujemy się dostać tam. Nie wiem, pójdźmy może w prawo. Ogólnie tak jak myśląc o tych wszystkich obozach, to najbardziej mi się podoba stary obóz. No bo jest w sumie największym obozem, jak słyszałem, i najlepszym, bo ma połączenie z zewnętrznym światem. I może być nawet ciekawie tam, niż nie jakoś nie marzy mi się być w obozie z sekty i cały czas palić zioło. Mogłem pójść obozem, dobra, no to spróbujemy tędy. Chyba nic nam nie zrobią. Raczej. Dobra, ominęliśmy jedno zagrożenie już. O, jakaś wieża zniszczona. I kolejny ścierwać. Ale on już jest sam, więc damy radę go rozwalić. Dobra, jesteś mój. Oła. Dobrze. I nie ma go. Dwa mięska, dziękuję, dobranoc. O, coś tam jest, zobaczmy. Jakaś brama. Dowiemy się, co tam jest za tą bramą, jeżeli nas przepuszczą. Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie. Nie idziemy w ogóle. Ujmę to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Chyba wolałbym tego nie robić. W takim razie ani kroku dalej. No dobra. To jak na razie ich ominiemy, potem jak coś to, jak będziemy lepsi, to ich rozwalimy. Ale wracając do naszej trasy, pójdziemy tędy. Słyszałem, że jak wtedy rozmawialiśmy z nimi, to w tamtą stronę jest nowy obóz. Kolejny, o, ogniste ziele. Co daje? Ogniste ziele, o, dużo punktów trafień daje nam. Chyba tylu hapsach powinniśmy dać radę, ale lepiej zapiszmy. Bo jak zginiemy, to będzie słabo. Dobra. O! I perfekcyjnie nie daliśmy mu się trafić. Dobra. Idziemy dalej.
Jakieś gobliny i jakiś gościu. Dobra, spróbujemy je rozwalić. Może nam ten gość pomoże. Ła! Ja nie mogę! Jak on to w ogóle zrobi? Przecież... Ja, jakie on musi miał mieć damage'a? Dobra, jeszcze raz zabijemy go. I chyba ten gościu chce nam pomóc, więc spróbujemy razem z nim go rozwalić. Mamy w ogóle jakieś strzały? Strzałę mamy, łuku nie mamy. Dobra. Sobie nie postrzelamy w niego, ale spróbujmy tak zrobić. Dobra, niech pójdzie za mną. Ten gość nie chce w niego postrzelać. Kawalerny jakiś. No strzelaj w niego. 20 strzałów i 0 trafień. No chyba, że ci się strzały skończą. No podejdziesz? Dobra, podszedł. No walaj w niego. O, zabił go. Przecież ty go zabiłeś. Jak ty trafiasz? Jesteś ślepy. Może byś go zabił? Pomóż mi. Pomocy. W końcu. Dobra, nic nie ma, ale zardzewiały miecz ma. I gdzie żeś ty go trafił? Tutaj. Jakieś krecioszczury. Dobra. No. Chyba nic sam nie zrobi, jak... O! Przyda nam się, sprzedamy. Na eBayu. Dobra, zagajmy do gościa, który nam pomógł w pół godzinie biegania. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Ciekawe. Ciekawe zajęcie. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Aha, a on ma zbroję jak cień, więc to chyba jeden z nich, dobra. Możesz mnie nauczyć się czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Wszystko. O, skradanie się, ten gościu chciałbym się nauczyć. Chciałbym poruszać się bezszelestnie. I słusznie. Skradanie pozwoli ci dostać się niepostrzeżenie do cudzych domów. Albo po cichu zajść od tyłu przeciwnika. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł uważniej obserwować grunt, po którym stąpasz, no i łatwiej będzie ci balansować ciałem. Oczywiście ktoś obserwujący cię z boku natychmiast nabierze podejrzeń, więc skradaj się zawsze, nie będąc widzianym przez osoby trzecie. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem. I przede wszystkim nie daj się złapać. Okej. Nie mogę cię niczego nauczyć. Brak ci doświadczenia. Czyli trzeba być kolejny level. Dobra, pogaśmy. Pokaż mi swoje towary. Dobra, ile kosztuje u ciebie łuk? A, tu masz łuk, dobra. Krótki łuk, 40, 80. W ogóle, ile my mamy zręczności, tak, by the way? 10, dobra, no to stać nas na aktualnie na ten pierwszy podstawowy łuk. I chyba pokaż mamy wystarczającą towary. Ilość bryłek rudy. Dobra, no to dawaj mi ten krótki łuk. 40. Patrzmy na naszą. O, idealnie. Damy radę. Dogadamy się. Pięknie. Dobrze. A przetestujmy ten łuk na tych małych czerwonych przyjaciołach naszych kredoszczurach. Nie. Dwójeczkę chcemy. Tam były dwa. A, tu jest. Tak. Dobra. Okej. No czekaj. Czekaj, jak tu się skradało? Nie, nie. A, dobra. Poskradamy się trochę do niego. Przecież on stoi 5 metrów w ziemi, jak ja nie mogę w niego celować? Dobra. Odpuśćmy sobie. Co to? Dlaczego on biegnie?
Aha, dobra, też go zauważył. Taki tam Bóg. Dobra, dwa się na mnie rzuciły, ale... Come on. Help me. Help me. No pomóż mi. Tak. Jak zwykle wszystko na mojej głowie. O, o, o. Ruszył się. No hitaj go, na strzała masz go. Wszystko muszę robić sam. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie. Chciałeś mnie zabić? O. Może zjedzmy coś. Tego nigdy za mało. Nie dysz na mnie. Nie podchodź do mnie. Nie podchodź do mnie. Nie chcę ciebie, rozumiesz? A zginiesz. Zabiję cię. Zabiję cię. Jak ty więcej. No. Nie żyjesz, no co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. O, no. O shit. A ten ma mało życia. No. Pięknie. No i nie żyje. Daliśmy radę. Zapiszmy lepiej. Zapisywanie półgodzinne. Dobra. Coś tu było, coś tu było, coś tu jakieś... Jakieś drzwi. O, otwarte. O, i jakieś skrzynki, jak fajnie. O, jakiś zwój. Bo pierwsza zabawa magią. No, no i po co my kupowaliśmy ten krótki łuk, jak my go mamy. Dobra. Chociaż strzały się zwróciły. Bo staliśmy 5 metrów od tego krotoszczura, a i tak z niego nie trafiliśmy. Dobra. Ej. O. Dobra. Czyli pierwsza skrzynka otworzona. Bryłka rudy. O, dużo bryłek rudy. Przyda się. Nie pogardzę. Dobra. Okej, to nie było problemu. Wow, wartość 100, jak ten miecz, który robimy. Czyli jakbyśmy teraz sprzedawali, czyli 50 wartość. Ale mamy za free skórę. Dobra. To my ile mamy? 93 bryłki rudy. O, jakiś syrafis. Zjedzmy w ogóle coś. Mięso, mięsożerni jesteśmy. Musimy mięso jeść. Dobra, idziemy dalej. Przed siebie nieznane. Spróbujemy dojść do tego w ogóle obozu, to chyba jest tędy droga. Dobra, pobiegniemy tędy. Naokoło. Wow. Co to? Tu biegniesz za mną? Wow. Uff. Uciekliśmy. Ale to się teleportowało od razu za mną. Jakiś wilk. Nie wiem, czy on jest dobry. Nie chcę. O. Ty tam. Pomóż. Dawaj, strzelaj w nich. Nie wiem. Wejdę se. Ajajaj. No jak on to zrobił? No. Dobra. No i oczywiście jak zginęliśmy, to on ich musiał zabić. No musiał, przecież nie mógł nam pomóc. Dobra, spróbujemy się wdrapać i górą ich ominąć. Drapiesz się? Przecież skoczyłeś się wyżej ponad to. Dobra, a tutaj dasz radę? Dobra. To był ten! Już wiemy, skąd on się wziął. Połowę HP mi zabrał. Tu raczej już nie zaskoczymy. Dobra. Jakieś jagódki zjemy sobie. Tym też nie po... A, spróbujmy tędy. Dobra. Nie. Dobra. I znowu. I na tą skałkę. O,
złapiesz się. Tutaj nie. No, tylko nie spadaj mi. Dobra, zjedzmy szybko. Surowe mięso znowu. A spróbujmy to ogniste ziele. A nie, orkowe ziele, przepraszam. Pomyliłem się. A jak wtedy pomówiegniemy? Chyba z... nie zauważymy, dobra. To na tą skałkę da się wskoczyć? Nie, nie da się. No dobra, to... A spróbujmy tędy. O. Chyba się uda, jakieś obowiązowisko jest tam, ale... Nie, tam jest wilk. Jeszcze tam nie pójdziemy. Ale mamy już sposób, jak przejść, omijając tamte wilki. Chociaż tyle. Chyba, że też coś tutaj jest, ale raczej wątpię w to. Dobra. Sprytnie ominęliśmy te wilki. No. No i teraz nic nam nie zrobią. A nie dlaczego on ich wcześniej nie zabił. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj nic nam nie grozi. Raczej. Jakiś most. O, i skrzyneczka. I te ścierwojady. O. A. Pyk. I otwarte. Nie trudno jest otwieranie tych zamków. Ale dużo bryłek rudy. Opłacało się pójść tą, na tą wyprawę. Dobra. Ominiemy ich raczej. I coś tam jest. Spróbujemy w tamtą stronę pójść. A coś tutaj jest pod tym mostem? Nie, tylko jakieś jagódki. Jagódków mamy dużo. No, da się jakieś tam wejście jest na górę, to potem może poeksplorujemy tą górę. Ale jak na razie pójdziemy tutaj. O, i chyba to jest nowy obóz. Dobra, no to chyba w tym momencie zakończymy. Wiecie, co macie robić pod tym odcinkiem i oglądajcie wszystkie odcinki, żebym miał motywację do kręcenia kolejnego materiału. I siemano!